O! Jedno top corner! No teraz ty dawaj. O! On się wywali, on nie trafi. O! Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Drogi do Grand Championa. Dzisiaj jest z nami gość specjalny, czyli Hogaty. Tak, jestem specjalny, więc jestem gościem i Droga do Grand Championa będzie... Będę tą przeszkodą na tej drodze dzisiaj, okej? No tak jak jest bieg na 100 metrów, to czasami jest bieg na 100 metrów z tymi przeszkodami, co trzeba przeskakiwać. Płotki. O, bieg przez płotki. No to tak. Hogaty jest dzisiaj takim płotkiem. Ja sobie zagram Octane'em z racji na to, że nie pisaliście, jakie auto wybrać ostatnio. No, to o nie, Billy.pl, a nie, to jest P tylko. No, na ekranie szybko pewnie mieliście pokazane listy zagrań, co mogę wykonywać. Chociaż w sumie gram na klawie aktualnie, więc powiedzmy sobie szczerze, nie ma szans, że będę robił jakieś zagrania, co nie mogę wykonywać, bo nie umiem. No i zobaczymy, jak bardzo Hogaty sobie świetnie radzi. Czy ty chcesz mnie jeszcze bardziej... Nie mam. Ale dobry fake, Pasować? Ale dobry fake! Nie no, ja dachuję w ogóle. Nie spodziewałem się, że powiesz, nie mam. Weź, mówię ci, weź poprawkę, że gram na klawiaturze. Ja tu klawiszy mylę. O, dobra, jest, super. Chłopca, dobrze, że... już tam kieruje, dobrze, dobrze, Edek. Kieruje, zobacz, co zrobił. Wygrywaj mi to. On ma prawdopodobnie czempiona albo Diamond 3 zrobił coś takiego. Jak widzimy, najwyższy poziom w grze, ale masz bardzo ładne auto. Na środku! Dobra, przez podbiję. Ty, nie wiem, co się krzyczy w ogóle. Na środku! Na tym spiku. Czekaj, to... O właśnie, to dzisiaj, ale mi pomysł podsunąłeś. Jakieś komsy diamentowe, jakie możecie sobie dawać, jak gracie razem. Proponuję ja pierwsze. Ja bez Team Speaka. Zobacz, czy wiesz, pierwszy koms, jadę. Okej, jedź. No, i to już jest dobrze, to już wystarczy w sumie. No i tutaj nie powinien pojechać, bo wiedział, że nie dojedzie do piłki, więc... Oła! Nie powinien się ruszać. O, dobra, podbija, możesz podjechać. Ale leci! Ptak! O! I pterodaktyl! To chyba pterodaktyl tak po dźwiękach wnioskuje. Lata i... Jezus Maria, to jest piękne. O nie, to jest czekaj, piękne, dobra. Po prostu. Ja wiem, jak to będzie wyglądać. Ale to jest piękne, ja bym chciał, że Edek po prostu powiedział... No i tutaj nie powinien, niepotrzebnie tu podjeżdżał. No tutaj wiedział, że do tej piłki nie ten... aż śmiać chcę po prostu. Nie mogę na poważnie grać w tym momencie. O Boże. Nie wiem, co mamy zrobić. Jakiś... Tak mnie tutaj jedzie, tak mnie tutaj atakuje personalnie ten człowiek. Mówiłem już, że jestem nieprzyzwyczajony do tego, jak Edek gra. No. Czy to... O nie, no niesamowity napastnik. Przyznaj się, że jesteś smurfem z czempiona. Co oni zrobili? Ale ich porobiłeś nieludzko. Co oni zrobili w ogóle? Nie no, to było nie do obrony. Zaskoczyłeś ich. Teraz nie wiem, co mówić. Dobra, to dzisiaj komunikaty głosowe będą. O! Jaj. I dupą, nie dupą, to od wacka strony tak trochę. No to właśnie powiedzmy, że strony. Jakby był wentyl, to by już nie było wentyla. Nie wiem, co ja gadam, dobra, dzisiaj trochę taki bardziej głupkowaty odcinek, tak. Dzisiaj mniej merytoryczny odcinek. Dawaj ich tam, kąsaj. Mówiłem, że jestem freestylerem. Freestylerem jesteś? Tak. Dawaj, pokaż nie coś. Nie wiem, co gram, po prostu randomowo klikam w guziczki. Nie no, Hogaty freestyle. I dzieje się? Jakie odbicia. O, ładny strzał dałem. To ty? Ej, nie mogę po prostu. Nie no, ale elegancko wlazło. Tak dziwny, że ten strzał, nie mogę. Dobra, w każdym razie damy radę. O, ale czekaj, zapomniałem powiedzieć. Tak 10 sekund temu powiedziałem, że jadę, jakby co widzowie. Ale mi to za niemożliwe. Okej. Jak on to mógł zrobić? Nie no, chłop chce grać na poważnie ze mną, no. Czekaj, bo przejechałem pod typem. Odholowałem go. Dalej się rusza. Czy zdąży? O! Nie no, refleks jest, młodego, chudego byka. Przeszkodziłem im. Dobra, nie trafiają. Nie! Dalej nie trafiają, tylko że... Trafiają! A, mówiłem o czymś innym. Jadę do piłki od prawej strony. Nadjeżdżam. Co jest? Dawaj, kopniak. Leci! Billy.pl! Czekaj, czy to jest Polak, czy po prostu ma PL w niku? No właśnie, to nie jest L, tylko to jest... A! To jest pusta, i... pusta! Na pustoko! A, nie wyszło, nie wyszło. Miał być trik zrobiony w powietrzu. Fake and shot trik. No nie wiem, ja myślałem, że on to obroni. Byłem przekonany, że on to zaraz wybije z bramki. Ja nie potrafię na poważnie, szczerze powiedziawszy w tym momencie. Ale zobacz, on to prawie wybił. Czekaj, dobra, wiem, jedziemy na pełnej. Wiem, że będę przeszkodą w tym momencie, da Edka. Ty, jakie gość triki tam robi, normalnie wziął piłkę i uderzył we mnie.
Kumasz to? Uderzył ci to w dwa ognie, może myślał, że to chodzi. Co jest z tym meczem nie tak? Nie co wiem. Co jest z tym meczem nie tak? Ja nie rozumiem, szczerze powiedziawszy, tego meczu. Nie no, niedobrany strzał, zobacz. No właśnie, to mnie najbardziej dziwi, nie? Że taki dobrze uderzyłem granic na klawie, to cię dziwi? Tak, właśnie, okay. To mnie zdziwiło, takie świetne uderzenie. Dobra, wszystkie strzelamy! Co jest? Tutaj trzeba ufać, że nikt nie trafi w piłkę. Dobrze, że nie napisałeś, bo to safe. Ej, ale to ja nigdy nie piszę, żeby wiesz, wyśmiać kogoś. Zawsze jest tak na plus. Zawsze jest tak na plus. Klosłam, było blisko, starałeś się. Dobra, zabieram ci tę piłkę, bo widzę, że będziesz pół godziny z tą piłką się zbierał. Nie mam boosta, 0-0. Dobra, ja w nich wjadę. Dobra, wjeżdżaj w nich. Uruchamiam wentyl. O. Nie, a ta piłka, to jak rozumiem, to tak do mnie, czy koło mnie? No, tak akurat leciała. Gość, może, może nie trafią? Nie mam nic. No, nie, gorzej, że on ma. Dobra, jadę go zniszczyć. No, mercy. Jak podskoczył, skurczybyk. Nie, ale czy zrobił? Ja nie wiem, co. Pewnie mi z klika zasadził. Też myli boosta z przyspieszeniem. Siedzi? Nie, no Kogaty, kieruj! Oni po prostu nie bronią nic chyba. Może mają wyzwanie typu, nie broń bramki. Może grają, nie wiem, palcami u nóg albo coś. Pomysł na przyszły sezon odrzucasz. Gramy palcami u nóg, dobra, to jest chyba pusta bramka. Dokładnie. To pustaczka, dobrze! Ale ja nie wiem, ani razu nie strzeliliśmy bramki, która nie była pustą bramką. Tak. Za każdym razem jest to, że koleś leci do piłki, wywala się, drugi jest gdzieś na buście i mamy pustą bramkę. Co jest z tym meczem nie tak? To ja nie wiem, szczerze powiedziawszy. Dobra. Ała! Oho. Chciałem w niego wjechać, ale nie mam być tego. I pod poprzeczkę. Nie no, ja mam wrażenie, że mam jakąś opóźnioną klawiaturę. Ej, powiem ci, że mnie cały czas zmyla to, że ty tam gdzieś obok niego się czai, że ja mam zawsze wrażenie, że ty chcesz jeszcze tę piłkę tam palnąć. Ja tak muszę do końca czekać, powiem ci, i tak... Kurde, myli mnie to. Dobra, to ci będę dawał komunikaty głosowe z użyciem komunikatora głosowego. Okay. Podbijam. Dawaj go. Podbijam. Okej, okay, jest pusta bramka, jak dobrze kopnę chyba. Dobra, przebiję tak o, do ciebie. Nie no, to jest symulator diamenta. O, jakbym umiał podlecieć, ale może nie muszę umieć? Dokładnie, nie muszę umieć. Nice! Widzicie? Ej, to dobra, naprawdę. W sensie, naprawdę, każdy tutaj by pewnie wyskakiwał, a ja wiedząc, że to nie ma szans u mnie zadziałać, po prostu czekam, aż piłka spadnie. O kurde, Jezus. I tyle wystarczy. Co jest z tym meczem? Dobra, nie mam tego. Czekaj, nie mam tego. Chciałem podtrzymać piłki, ale jestem zbyt słaby. Jezu, ten mecz to był tak zły, Boże, ja nie wiem co ja grałem. Ja nie wiem, ja się czuję tak bardzo bezsilny, a to był champion jeszcze jeden. Ej, ja dostanę po tym rangę jakiś diamencik. Masz już, pewnie. Masz już diament 3 tak. Teraz. Dwa gole, 3 asysty, 4 sejwy w ogóle. Ja się czuję tak bardzo bezsilny na tej klawie. Co się dzieje? Całe szczęście, jedyne co musiałem zrobić, to czekać aż oni nie trafią w piłę i wdwanąć do pustej. To było autentycznie wszystko co robiłem. My trochę, szczerze powiedziawszy, podobnie jak oni, oddawaliśmy te bramki. Oni też. Ale powiem ci, ja czuję takie drętwe ręce teraz, że to jest szok. To i na nich nie sieć, trzymaj klawiaturę w rękach. Ja muszę też przypomnieć, nie grałem ostatnio 2 miesiące w tę grę prawie. Wczoraj grałeś, proszę cię, nie no wczoraj grałem. Właśnie. A wcześniej to nic, kompletnie. Te wszystkie zapiski ze streamków. Nie jestem w formie. Nie no, streamki to wiesz, to kompletnie wiem, ale chciałem tutaj powiedzieć, co będzie w komentarzach. Że przecież byłem na streamie. Dobra. Nie będę zeskakiwał ze ścianki, tylko sobie dośrodkuję, może się wywalą. I znowu zrobię... A dobra, jest odlepiona, to nawet nie. Dawaj, nadciągaj. Masz sam na sam, pokaż umiejętności. Ja nie mam żadnych, podanko! No ściana obita. Świetne umiejętności były pokazane, proszę państwa. Spocona kredka. Nadciąga, no teraz ty dawaj. O! Co zrobił ten zawodnik? Co jest? No, ale zrobił! Chciał się wyśmiać, ja tutaj takie ruchy drewniane. Ja do samego końca wierzyłem, że ty to strzelasz po prostu. Ja też przez chwilę zacząłem w to wierzyć, ale potem szukałem klawisza, którym się cofa. Czekaj, to będzie gol, podlecę. Podleć? Tak jest! Co gość robi na tej klawiaturze? Ja się przerzucam na stałe na klawę. Pro gamer po prostu w tym momencie się uruchomił. No, także polecam wycelować piłkę przed wyskokiem, to wtedy jest łatwiej. Dobra, leć. A pokaż im pazerność.
Wylecieli wszyscy, ale pozerni gracze. To tak się mówi? Jak? Że gracz jest pozerny? Nie wiem, ale w Turbo Kozaku tak słyszałem, więc chyba się tak mówi. Nie no, tutaj podniebny Hogaty. To pterodaktyl. Tak, to był pterodaktyl. Nie wiem na jakich wysokościach latał pterodaktyl, ale co najmniej wysoko. To może powiedz jakąś ciekawostkę z życia dla widzów. Ciekawostka z życia jest taka, że pada mi deszcz, nie mogłem się przejść na Wiedźminka dzisiaj. Jestem nie w formie aktualnie. Dobra, podam ci. Chodzonej. Trzymaj. O. On się wywali, on nie trafi. O! Nie! To znaczy mówiłem o tobie, że ty nie trafisz, to a, spokojnie. Dobra, okej. Okay. To tak spoilerowałem widzom trochę. Nie, mam podjechać w sensie w tej sytuacji, czy bo ja cały czas się mylę, jak spojrzę od niego i nie wiem, czy mam podjechać wtedy. W sensie czy... ja na ciebie patrzę, jakbyś podjechał, to bym sobie odjechał. Tak, bo ja jestem przyzwyczajony do tego, że gość jak stoi przy tej piłce, to on mi ją zaraz pyknie. Trzymaj. O! Jeno, top corner! Ej, ja tylko szczerze? Ja już się przyzwyczaiłem do tego, co powiedziałeś przed chwilą i po prostu ją kopnąłem. Ale to patrz. Naprawdę, tyle wystarczy, no zobacz. W sensie to akurat był bardzo dobry strzał, nie da się ukryć. Top corner, samo okieneczko, ale naprawdę Boże. Tyle wystarczy na tych rangach. Co jest nie tak z tą grą? To znaczy tutaj nawet ważniejsze jest to, żeby jakoś w obronie się zachowywać, ale zobacz. Tak, no. Tak. Znowu tak, zniszczy go i jest twoja piła. Szczerze, ja nie potrafię aktualnie przestać pajacować. Ja za dużo tych casuali. Ja się tak przyzwyczaiłem do pajacowania, jak z widzami gram. Wiesz, robię jakieś te właśnie palnięcie od wacka, czy jakieś inne te. Ja już powiem ci, się przyzwyczaiłem do tego. Jest to ciekawy call na pewno. Palnięcie od wacka to tak. Jedno z nowych coli w rakecie. Ale się poddali, także okej. Okay. O, wbiliśmy czempiona, tak, że już będzie na miniaturce czempion. Idealnie. O tym biłeś. No. Gratuluję ogólnie, ciężko było. Ja gratuluję hat-tricka. Masz statystykę może swoją, ile masz wygranych, przegranych w tej drodze? Wiem, że mam jedną przegraną, a wygranych mam z 90 kilka. A to naprawdę tylko jedną przegraną masz? No, zdziwienie. Musiałoby ci bardzo zawodnik twój nie podpasować chyba w drużynie, że była ta przegrana. Czekaj, daj się skupić. O, jest, dobra. Na szczęście nice. Zawodnik, którego nie wiem, czy nikt można czytać na YouTubie, bo na Twitchu chyba nie można. Się nie ruszą, ale szuka drużyny. Ale nie no, fajnie idzie. Lecimy po 3 wygrane. A, zeskoczy, nie powinienem, ale jakoś mnie kusiło. Zniszczę ci go. Nie, nie zniszczę, nie mogę trafić typa nigdy. Chłop koluje, że go niszczy, a go nie niszczy. No, może zbyt wytrwały był. Dobra. Drużynowo. A, no nie. Co się stało? Edek, czy ty we mnie tam wjechałeś w ogóle? Tak. No, a co? Czemu pytasz? A nie, no tak się po prostu zastanowiłem. Czy dobrze widziałem, co się wydarzyło, czy... Tak, twoje oczy są jeszcze sprawne. No, to znaczy tak też nie do końca bym powiedział, bo... Częściowo. Okularki są. No nie, trafi w piłę. Ty, niespodziewane. Niespodziewane się zdarzyło. Ej, dobra, bo się powtarza pierwszy mecz. Ty faktycznie, oni mają Nissana, to OP auto. Nie no, to słabe auto? Żartowałem. Nie no, Nissan nie jest zły z tych wszystkich zlicencjonowanych aut, jest chyba jednym z grywalniejszych, nawet nie wiem, czy nie najgrywalniejszy licencjonowany. Oj. Spokojnie. Dodge jest fajniejszy. No Dodge jest fajny, no. Dawaj, ładuj im. Pokaż im buciora. Dokładnie. Nie no, teraz powiedz, gdzie ty się tego nauczyłeś? Nie mogę, po prostu jak to oglądam, to... Gdzie ty się tego nauczyłeś? Oglądałem tego Turbo Kozaka, którego ty też oglądałeś i po prostu, o nie, zapomniałem sobie polecieć do piłki. Dobra, spokojnie. Ała, ja się trochę podbijam. Nie umiem tutaj obracać autem. Pięknie, pazernie. Dawaj, pazernie. O, trafił! Pazernie! Ale pazerny gracz! Pazerny gracz, dobra. Lecimy! Nie no! Dobra, pa, tu, jaki Artur Boruc. Ja nie wiem, czy my gramy teraz razem i my sobie podajemy, czy w jakim etapie byliśmy. Wiesz, teraz? Ja mam niebieskie auto jeszcze, bo zapomniałem malowania zmienić, więc może jestem z nimi. Co ty gadasz, że masz niebieski samochód? A no tak, bo... Dobra, już coś wspomniałem. Nie no, Hogaty, ty tam litości okay, trochę. Okej, no pazerny gracz, no gościu. Ej, nie no, te mecze jeszcze jak teraz to gram, to ja się czuję, nie wiem, jakbyśmy naprawdę kredki zabierali w tym momencie. Dobra, ludziom, którzy używają kredek. O, ten zabiera tamtemu piłę? Tak. A ja dostałem strzała. Niestety, za chwilę miałem ten, jak to się nazywa? Oni dostają bramkę. Nice, dobrze. Czekaj, ja chciałem coś powiedzieć. Jak się ten koleś nazywa, ten łysy? A który? Ten taki bokser, nie...
Stary, nie jestem w twoich myślach w tym momencie, czekaj, szczerze. Czekaj, muszę sobie przypomnieć. Łysy bokser? Nie wiem, co, drugi? Czekaj, nie, ten taki popularny od Kołki. Szpilka? Nie, ten taki bokser po wlewie. Najm? No tak, bo chciałem Majdan powiedzieć, coś mi nie pasowało. To właśnie okay. Chwilę zrobiłem Majdan Simulator i padłem na strzała. Nie Majdan, tylko Najman, no. Nie wiem, czemu się to myli. I powiem wam, że zabawne są te mecze, z Edkiem się cały czas chcę śmiać, że powiedziawszy. Dobra, patrz. Chyba, że to jest taki śmiech przez łzy trochę też, jak patrzę na to, co grałem. Także... Zrobiłem dwa salta do przodu. Dobra, pazerny zawodnik poleciał. Użytkownik. Pazerności. Jak by go nazwać, tak żeby nam filmu nie zdjęli? Łatwy, ale nie do końca. O nie. Łatwy, ale nie do końca. O nie. To ja teraz im dałem piłkę, także sorry, my bad, my mad. Czekaj, daj mi sekundę. O, nic ci nie stało. No problem. A bo masz po angielsku, zapomniałem, że... A ty masz po polsku? No, dla widzów specjalnie. A no tak, no na Epiku to trzeba po polsku mieć chyba. Nie trzeba, ale... O, dobra, to udało taki się. Taki żarcik. Dawaj, także... strzelaj, pokaż im. Nie! Ale tak golasso! Great pass! Spocona kredka. Jezus Maria, ale świetny teammate mi się trafił. A to jest strzał pomarańczowy. O, wleją się? Nie. Powiedz widzom, skąd masz tą taką fajną koronę. Wygrałeś RLCS-y czy jakieś mistrzostwa? Tak, to jest koronka za pierwszy sezon grania po prostu rankedów w tej gierce, także... Nie no, chłopie, tu... Wszystko wchodzi dzisiaj. No widać, że stary zawodnik. Nie, tyle to jest strzela. Pierwszy sezon i to jest za srebro, dosłownie. Także pierwszy sezon sobie wziąłem srebro, bo wygląda jak nie za platynę. Co. No to widzisz, bardzo dobrze tak wygląda srebro. W sensie ja przez wtedy, to, że ja nie znam tych takich rzeczy. No wtedy w ogóle te nazwy były jakieś takie inne, to ja nawet nie wiedziałem, że co ja dokładnie mam, bo nie? Był ten. No tak, bo kiedyś się to inaczej nazwy nazywało. Były dziwne po prostu. No w drugim sezonie już miałem goldzika i na tym goldzie sobie siedziałem przez parę sezonów. Dobra, tutaj jeszcze z tego co widzę jest jakieś wytłumaczenie, bo była platyna w przeciwnej drużynie. A ty, lecimy. Jeszcze chcesz jeden? Dawaj. Dobra, bo to ty, wiesz, było poddanie się tam. Dla widzów wszystko, dla jeszcze widzów. Jeden. Także zapraszam też na kanał Edek Plus jakiś. Oj, na kanał Hogatego, zapomniałem. Dobra, trochę się zapomniałem. Może to gdzieś wcześniej wstawię potem. Ale to zapraszam oczywiście, Hogaty. Coś wszystko ostatnio zapuścił się i Roketa nie wrzuca. No niestety, no nie gram w ogóle w Roketa, od tego zacznijmy. Tego już nie chciałem mówić nawet. Dobra. Jak Guti. Zagadałeś mnie, jak mogłeś? Przepraszam, przepraszam, nie chciałem. Boże. Ja sobie już gram jak na casualkach na tym. Przepraszam, cię naprawdę nie chciałem. Piłki. Dobra, już Edek. Spokojnie. O, dziękuję ci. Ej, teraz się źle z tym czuję. Tak zareagowałeś i mnie nie wyzwałeś ani nic po prostu. O, widzisz? No. To jest taktyka na... jakaś się to nazywało. Na wzbudzanie... empatii, o. Nie empatii, litości chyba. Dobra, litości, no. Taktyka na litość po prostu. Musicie mieć gacie z litu, takiego... czegoś, z chemii. Lit to był metal? Nie, dobra, to będzie fragment... Tak, był. Był w Subnautice do zbierania nawet. O, tak, no, a to z tego kojarzę. Tworzyć no tak, rzeczy. W jakiejś gierce był lit. Co mnie chłop blokuje tu? Co? A i się panele weź jakieś robią z litu. Nie no, strzelę teraz. Chyba, że nie trafię. Okej. Okay. Ale on może nie trafi też. Nie no, trafił akurat. Nie, co jest? Dobra, wykopię mu. Albo nie. Nie mogę tu trafić w ludzi. Mam wrażenie, że mam opóźnione skręty. Jakkolwiek to brzmi. Ja tak mam za każdym razem. Nie no, serio. Mam wrażenie, że na padzie szybciej skręca auto. Że jest mniejsze opóźnienie, mniejszy delay. Dobra. Wracam powoli. Dobrze. Patrz to. Chłopcy po prostu grają po tej ziemi. Ej, naprawdę, to jest genialnie to wygląda, szczególnie z mojej perspektywy. Ja się czuję jak po prostu trzeci widz taki, który sobie jeździ i sobie cię obserwuje. Trzecia kamera, no, zobacz, nie? Zobacz, co tu się stało w ogóle. Tak, no właśnie już widziałem. Już wspomniał to, że kopnął we mnie piłkę, a drugi też podjechał. Tak wygląda bramka. Pięknie to wygląda. Dobra, podjeżdżam. Dawaj. O! Nie. Nie no, ale postraszyłeś mocno. Postraszyłem. Jakbym był w ich skórze, to bym już miał... zabrązowiałem. Gacie pełne były, na pewno. Nie wiem, o czym ty teraz powiedziałeś, szczerze powiedziawszy. Także zgubiłem się. Dawaj, atakuj. Pięknie pod poprzeczkę. Dobre podanie, Boże! To był volley czy główka, volley czy główka. To był, powiem ci tak, trochę z dynki. Trochę z dynki. Na szczupaka takiego, o! No jesteś poleciałem. Taki, Dominus to w sumie taki szczupak jest trochę. No, to prawda. Dobra, bo gość tam podjeżdżał, środkowić. Dobra, no, zabrali mi busty, złodzieje. Musisz co? Mówisz o mnie? Może, nie wiem.
Dobra, gramy. Bierzesz czy, bo nie wiem, co... Dobra, podjedź sobie. Zobaczmy, my dzisiaj tył auta do minusa poobserwujemy. Kameramen. Obserwowany, dobra. Oła! Zapominam, że tu, jak się trzyma jazdy do przodu, to dzisiaj auto obraca. To jest tak denerwujące. Ziomek w ogóle jeździ, że na klawiaturze? Czy... No, że trzeba, że jak robisz... Jak jesteś w powietrzu, to musisz puszczać gaz, a ja zawsze trzymam. Tak? No. Dobra, to już wiem, dlaczego mnie tak wywala za każdym razem. Bo na padzie można sobie trzymać gazito i nic się nie dzieje. No ja właśnie na padzie, jak grałem, to ja nie rozumiałem, jak można mieć osobny przycisk do gazu jakby jeszcze. Osobny do gazu. Gościu, jak ja cały czas, wiesz, trzymałem tego, jak to się nazywa, nogałkę do przodu, żeby jechać do przodu, a tu nagle się okazuje, że trzeba przycisk trzymać. No, ale to jest mega tak wygodne. Nie skumałem w ogóle. No właśnie dla mnie, wiesz, to jest... Wiem, nieprzyzwyczajony jesteś, tak, ale generalnie, tak, że tak. To jest mega wygodne. A, czyli mówisz, że to jest plus raczej? No to jest... W sensie możesz chyba ustawić teoretycznie... O, i bramka. Teoretycznie może byś ustawił, że na gałce możesz jeździć przód tył, ale to by ci dużo zabierało. Bo na przykład w trakcie, jak jesteś w powietrzu, by ci automatycznie jakoś auto skręcało. Pewnie masz rację. No mówię, to takie moje odczucie było po prostu jako, no jak jesteś nieprzyzwyczajony, no. Tak. A dobra, jolo. Leci piłeczka. Dobra, ale prawie. Ja byłem jak na swoje umiejętności klawiaturowe. Mam nadzieję, że nie słychać helikoptera, jakby co to jest silnik. Nie słyszę. U mnie jest lokomotywa na przykład, silnikiem. Tak? Tak. A. Mamy duo. Nie, w sensie mówię, że za oknem jakiś helikopter nisko leci. Podam ci. Trochę słabo, ale lepiej niż zabrałem wcale. Mu tylko, ja nie miałem boosta nawet, nic. Dobra, luz. Dobra, wiem, żeby tego nie robić, ale lecę. Ale walić to. 3-1, szalujemy. Dobra, niszczę go, teraz już na pewno. Nie mogę ich trafić nigdy, ani razu. Za każdym razem, jak mówię, że go zniszczę, to nie mogę skręcić w typa. To ani razu jeszcze nie zniszczyłeś, jak powiedziałeś, że go zniszczysz. Dobra, przelobował, ale... Dobra, sami myślałem, się też przelobowali, że... na szczęście. Paniesz tę piłeczkę do mnie gdzieś tu. Okej, okay. Strasznie mocny strzał oddał. Ja ustaniałem za bardzo. Dobra, to kopnij. Dobrze. Kopnę na okienko. Ja boosta nie mam, jedno kopnięcie zza połowy i bramka. Jesteśmy na czempionie, widzowie. Tak. Jakieś wymówki macie? A znowu, nie no, zapominam, jakie wymówki, znowu będą komentarze typu, że u nas inaczej zupełnie grają wszyscy. Tak, no i to, ale zawsze, to jest na każdym live'ie. To będzie, o nie live. Grają lepiej. To wygląda, jakbyś grał na Gold 1, double, po prostu. Double resety, tam wszędzie strzelałem perfekcyjne, to w sensie na czempionie? Ja się tutaj muszę zgodzić, czempiony naprawdę bardzo zaawansowane mechaniki potrafią robić, ale że tak powiem, zbyt zaawansowane i w złych momentach. Tak, to jest właśnie to często, o czym mówiłem, czyli ludzie uczą się robić jakieś triki, nie do końca im one wychodzą, oni próbują tego i oni tracą mecze, no bo przez to. My nie zrobiliśmy tak naprawdę absolutnie nic. Tak, my podawaliśmy sobie piłkę i ją strzelaliśmy co najwyżej z ziemi. To nawet ani jednego chyba takiego, chociaż nie wiem, czy tam jakiegoś Ariala zrobiłeś, ale konkretnego Ariala nic nie było. No nic nie było, z żadnej strony nie było absolutnie nic. Dobra, ja tutaj na koniec zmienię może wygląd autka, żeby nie było skamów w miniaturce. Szczerze, to jest idealny odcinek, żeby pokazać, jak wygląda ten poziom. Naprawdę, ale naprawdę. Naprawdę, jak tak. To, ja wiem, że teraz sobie powiecie, że u was na tych rangach grają zupełnie inaczej wszyscy, ale tak jest. Ja grałem już nawet nie wiem z iloma ludźmi podczas streamów, podczas tej serii brałem sobie widzów, każdego po jednym meczyku. Mogę potwierdzić. Możecie też na kanale Deck Plus zobaczyć i naprawdę to tak wygląda, no. Ja wiem, że to się wydaje oglądając zupełnie niewiarygodne, ale odpowiednie ustawianie się, po prostu nie panikowanie, tam nic nie było do obrony, no strzelili nam parę bramek. I dobrze mieć teammate'a. No dobrze mieć teammate'a, który... no. Coś tam jeździ po prostu. W sensie, jak gracie na diamencie, gracie bez teammate'a, no to jesteście w takim, tak jakby zo. Tak. To jest tak naprawdę 1v1v1v1, każdy gra osobno. Tak. No i to jest naprawdę, to jest chyba największym problemem, w sensie, wy musicie grać naprawdę bardzo zapobiegawczo, musicie tak naprawdę grać nudnego roketa, jeżeli solo, gracie tak, samemu. I nie grać solo cały czas. Ale w sensie na takim diamencie czy niskim czempionie podejrzewam, że mało który w ogóle random bierze pod uwagę, że ty możesz mu chcieć podać. Stary, no grałem te wczoraj mecze, ja tu Edkowi opowiadałem, grałem wczoraj 2-2, 6 meczyków, 5 w dupę, 4 samobuje od moich teammate'ów, cały czas było atak, jakby goście wracali tymi piłkami w moją bramkę, gdzie ja stałem, mogłem tę piłkę wziąć, ale gość ma przy sobie tę piłkę i jedzie 3 na mnie nagle na piłkę. Trudno coś więcej zrobić. Podaję im na przykład też tutaj, jak coś podałem, Edek sobie strzelił
strzelił na spokojnie z ziemi. Goście lecieli, nie wiem co robili. No tak, to jest też to, że wyskakują do piłki, do której nawet teoretycznie może by byli dzięki temu pierwsi, ale tutaj przeciwnicy tak często nie trafiają w piłkę. Jak trafiają, to to trafienie w piłki jest po prostu oddaniem, jeżeli ktoś się ustawi tak, do tego. Tak, bo to tak. Nie jest tak, że ktoś to sobie... Było. Tak, bo to nie jest tak, że ktoś trafia piłkę w powietrzu i ją sobie przyjmuje, na przykład tak jak na wyższych rankach. Tutaj jest tak, że ktoś trafia piłkę w powietrzu, spada w jednym, po jednej stronie boiska, piłka spada po drugiej stronie boiska i wystarczy ją przejąć. I wykorzystać czas ten, że przeciwnik jest wywalony bez boosta, gdzieś leży, kwiczy na dachu. No a najgorzej, jak masz właśnie teammate'a, gdzie ty grasz pod osobę, która chce mu podać piłkę, niby jest na pustaczka do walnięcia, gość nie wie, co chce zrobić i oni po prostu lecą z kontrą nagle. Na dwa na dwa. Kontra dobra przy takim niezgraniu, przy akcji po prostu zwykłej, to jest gol zazwyczaj, jeżeli trafią przeciwnicy oczywiście, bo to też nie jest pewne zawsze. No tutaj, no zresztą widzieliśmy, że nawet prawie raz sobie sami obronili, ale na szczęście. Ale powiem ci, że pierwszy mecz był najgorszy, ale czuję, że się w ogóle rozgrzałem trochę później, bo pierwszy mecz to było bez kitu, mi się tak chciało śmiać, że nie byłem w stanie jeździć nawet. Ale się człowiek na chwilę skupi i po prostu... No. Dobra, to co, ja już nie będę przedłużał. Zachęcam oczywiście do patrzenia, do opisu. Tam są ciekawe linki, ciekawe rzeczy. No i co, wbijajcie rangę. Mam nadzieję, że wam się uda jeszcze pod koniec sezonu. Dzięki za gierkę. Progresować. A, dziękuję. Ja dziękuję. Dziękuję za kierowanie do czempiona. No, także elo. Hejka. No, także tak wygląda czempion.